Witamy ponownie i zapraszamy do drugiego przewodnika dotyczącego bloków funkcyjnych w edytorze logiki MOOC. Podczas ostatniej lekcji uzyskałeś wiedzę na temat bloku funkcyjnego Speed Cross Check. Teraz przyjrzyjmy się blokowi funkcyjnemu Speed Monitor, monitor prędkości. Jest to główny blok do monitorowania wszystkich prędkości oraz kierunków aplikacji. Na początek przedstawimy dostępne wejścia i wyjścia tego bloku funkcyjnego. Pierwszym, jedynym wymaganym wejściem jest wejście Motion. Tutaj blok dostaje informacje dostarczane przez enkodery. Kolejne 6 wejść jest opcjonalne. Poprzez użycie wejścia Standstill Acknowledge, potwierdzenie zatrzymania, wewnętrzna detekcja zatrzymania jest rozszerzana o sygnał zewnętrzny. Za pomocą wejść Enable Forward, zezwól na kierunek do przodu oraz Enable Backward, zezwól na kierunek do tyłu, można aktywować zezwolenie dla danego kierunku ruchu. Za pomocą opcjonalnego wejścia Speed Enable ID można wybrać dozwolony limit prędkości. Jeżeli aktualna prędkość na wejściu Motion jest większa niż wybrany limit prędkości, wyjście Monitor Status przechodzi w stan niski. Oraz ostatnie, chociaż równie ważne, opcjonalne wejścia Slope Select 0 oraz Slope Select 1. Umożliwiają one wybór pomiędzy 4 różnymi zboczami przejścia z jednej prędkości do mniejszej prędkości. Teraz wyjścia. Wyjście Monitor Status jest normalnie wysokie. Przechodzi w stan niski, jeżeli jedna z następujących funkcji zwróci 0. Monitorowanie zredukowanej prędkości wybranej przez wejście Speed Enable ID. Monitorowanie prędkości maksymalnej. Monitorowanie kierunku. Wyjście Slope Enable jest wysokie tak długo, jak długo jest aktywne wejście wyboru zbocza. Wyjście Direction Status wskazuje kierunek. 0 oznacza do przodu, a 1 oznacza do tyłu. Wyjście Standstill informuje, że zatrzymanie zostało osiągnięte. W tym kontekście przyjmuje stan wysoki, jeżeli warunki zatrzymania są spełnione. Dzieje się tak, gdy przez ustalony czas rzeczywista prędkość ruchu jest mniejsza niż prędkość zatrzymania lub po zatrzymaniu pozycja nie przekroczy limitów określonego okna. Ponadto są również wyjścia Speed Status ID oraz Max Speed Enable. Wyjście Speed Status ID to zakres aktualnej prędkości napędu. Wyjście Max Speed Enable jest w stanie wysokim, jeżeli poprzez wejście Speed Enable ID aktywowany jest najwyższy zakres prędkości. Za pomocą tych wejść i wyjść oraz odpowiedniej konfiguracji blok ten może wykonać szereg funkcji. Bezpiecznie ograniczona prędkość, bezpieczne monitorowanie prędkości, bezpieczny kierunek, bezpieczne zatrzymanie robocze. Teraz wyjaśnimy ten blok bardziej szczegółowo. Zacznijmy więc od konfiguracji sprzętowej w środowisku FlexiSoft Designer. Mamy ten sam sprzęt jak w przewodniku dotyczącym bloku funkcyjnego Speed Cross Check. Dlatego też przejdziemy prosto do edytora logiki MOOC. Tutaj blok funkcyjny Speed Cross Check jest już umieszczony w obszarze konfiguracji. Teraz przełączymy lewy panel boczny z Inputs do Function Block i wybierzemy blok funkcyjny Speed Monitor oraz umieścimy go w obszarze konfiguracji za Speed Cross Check. Na początek połączymy wejście Motion z wyjściem Motion z bloku Speed Cross Check. Teraz blok Speed Monitor otrzymuje wszystkie informacje, które są dostarczane przez enkodery i sprawdzane przez blok funkcyjny Speed Cross Check. Jeżeli w aplikacji używany jest tylko jeden enkoder, stosowanie Speed Cross Check nie jest konieczne. Wówczas sygnał z enkodera może być podłączony bezpośrednio do wyjścia Motion bloku Speed Monitor. Teraz, gdy oba bloki funkcyjne są wzajemnie połączone, możemy przyjrzeć się bliżej konfiguracji bloku funkcyjnego Speed Monitor. Klikając dwukrotnie na blok, otwieramy menu konfiguracyjne. Pokazuje się pierwsza strona Overview, gdzie widzimy aktualną konfigurację Speed Monitor. Na pierwszej zakładce Units należy określić jednostki, które będą odpowiednie dla wartości prędkości oraz pozycji. Proszę zauważyć, że ustawione jednostki muszą pasować do typu ruchu enkoderów oraz do jednostek skonfigurowanych w bloku funkcyjnym Speed Cross Check. W przeciwnym przypadku blok Speed Monitor
Zmieni kolor na pomarańczowy, a konfiguracja będzie niepoprawna. Teraz przyjrzymy się konfiguracji limitów prędkości. W tym celu przejdziemy do kolejnej zakładki Max Speed. Tutaj możesz określić, jaka maksymalna prędkość może wystąpić lub jest dozwolona w Twoim systemie. Jako przeciwieństwo prędkości maksymalnej możemy znaleźć zakładkę Standstill Monitoring – monitorowanie zatrzymania. Tutaj możemy ustawić prędkość zatrzymania, która określa, przy jakiej prędkości wykrywane jest zatrzymanie. Ponadto możemy określić czas akceptacji zatrzymania. Czas ten określa, jak długo prędkość musi być w sposób ciągły poniżej prędkości zatrzymania, aby stan taki uznać za zatrzymanie. Zapobiega to na przykład wykryciu zatrzymania, gdy napęd zmienia jedynie kierunek ruchu. Inne możliwości daje okno pozycji zatrzymania. Poprzez aktywację monitorowania okna pozycji zatrzymania możesz określić, jaka względna zmiana pozycji jest nadal uznawana za zatrzymanie. Tak długo jak jest to spełnione, prędkość nie jest istotna. Ostatnia, choć równie ważna, jest możliwość aktywacji opcjonalnego wejścia Standstill Acknowledge. Wejście to może być użyte do rozszerzenia wewnętrznej detekcji zatrzymania poprzez sygnał zewnętrzny. Wówczas stan zatrzymania będzie pokazywany na wyjściach Standstill oraz Speed States ID. Jeżeli spełnione będą warunki zatrzymania oraz wejście Standstill Acknowledge jest w stanie wysokim. Następnie przechodzimy do zakładki Reduced Speeds – zmniejszone prędkości. Tutaj możemy ustawić do 9 opcjonalnych ograniczeń prędkości. Określone wcześniej wartości prędkości maksymalnej oraz zatrzymania zostały automatycznie przeniesione do tej zakładki. Teraz w polu edycji możemy określić dalsze ograniczenia prędkości. Poprzez kliknięcie ikony plus wprowadzona wartość jest dodawana do limitów prędkości. Wszystkim skonfigurowanym prędkościom są przypisywane identyfikatory ID, które narastają odpowiednio do wartości prędkości. Oznacza to, że największa prędkość ma największe ID, co możesz zobaczyć w tym miejscu, rysunek drugi. Niezależnie od tego, który zakres prędkości jest aktualnie wybrany do monitorowania, aktualny zakres prędkości, w którym napęd pracuje, jest wystawiany poprzez wyjście Speed Status ID. Dla limitów prędkości skonfigurowanych w tym przykładzie oznacza to Speed Range 1, który jest ustalony jako prędkość zatrzymania, jest wystawiany, gdy prędkość jest równa lub mniejsza od prędkości zatrzymania oraz gdy okno pozycji zatrzymania nie zostało przekroczone. W czasie, gdy warunki te są spełnione, wyjście Standstill jest w stanie wysokim. Speed Range 2 jest wystawiany, gdy prędkość ruchu jest większa niż prędkość zatrzymania oraz gdy prędkość ruchu jest równa lub mniejsza niż Reduced Speed 2. Speed Range 3 jest wystawiana, gdy prędkość ruchu jest większa niż Reduced Speed 2 oraz gdy prędkość ruchu jest równa lub mniejsza niż Reduced Speed 3. Speed Range 4, który jest ustalony jako maksymalny limit prędkości, jest wystawiany, gdy prędkość ruchu jest większa niż Reduced Speed 3. W naszym przykładzie zostały skonfigurowane jedynie 4 limity prędkości. Jeżeli ustawionych jest więcej limitów, wówczas zakresy prędkości zachowują się w taki sam sposób, jak warunki dla limitu Reduced Speed 2 oraz Reduced Speed 3. W aktualnej zakładce Reduced Speed jest jeszcze opcja aktywacji wejścia Speed Enable ID. Tym wejściem można wybrać i aktywować limit prędkości. Jeżeli aktualna prędkość na wejściu Motion jest większa niż wybrany limit prędkości, wyjście Motion Status, które normalnie jest w stanie wysoki, przechodzi w stan niski. Dodatkowo wejście Speed Enable ID wyzwala wyjście Max Speed Enable, które przechodzi w stan wysoki, jeżeli aktywny jest najwyższy limit prędkości. Przejdźmy dalej do zakładki Slope for Speed Limits Transitions – zbocza przy zmianie prędkości. Tutaj, poprzez aktywację opcji With Delay, możemy określić do 4 zboczy. Pozwala to na równomierną redukcję limitu prędkości z dużego do niskiego, zgodnie z ustalonym przyrostem, zamiast natychmiast przełączyć na niższy limit prędkości. Zatem możemy określić opóźnienie do rozpoczęcia zbocza, jak również redukcję prędkości oraz jej czas trwania. Następnie system automatycznie oblicza rampę zatrzymania. Zależnie od ilości zboczy można aktywować do 2 dodatkowych wejść, którymi są Slope Select 0 oraz Slope Select 1.
Jeżeli ustawione jest tylko jedno zbocze, nie są wymagane żadne dodatkowe wejścia. Jednocześnie oznacza to, że tylko to zbocze może być używane do redukcji prędkości. Jeżeli dwa zbocza są używane, wówczas zostanie aktywowane dodatkowe wejście Slope Select 0. Gdy trzy lub cztery zbocza będą używane, wówczas oprócz wejścia Slope Select 0 będzie aktywowane także wejście Slope Select 1. Następująca kombinacja sygnałów wejściowych Slope Select 0 oraz Slope Select 1 pokazuje, jak wybierane będą poszczególne cztery zbocza. Jeżeli oba sygnały wejściowe są niskie, realizowane jest zbocze 1. Jeżeli wejście Slope Select 0 jest wysokie, podczas gdy wejście Slope Select 1 jest niskie, wówczas realizowane jest zbocze 2. Aby zrealizować zbocze 3, wejście Slope Select 1 musi być wysokie, a wejście Slope Select 0 niskie. Zbocze 4 będzie realizowane, gdy oba wejścia są wysokie. Niezależnie, które zbocze jest aktualnie aktywne, wyjście Slope Enable jest w stanie wysokim, gdy zbocze jest realizowane. Przejdźmy do zakładki Direction Monitoring. Można tu aktywować opcjonalne wejście Enable Forward oraz Enable Backward. Używając tych wejść, można aktywować dozwolony kierunek ruchu. Jeżeli wejście nie jest używane, powiązany z nim kierunek przemieszczania się jest zawsze dozwolony. Wyjście Direction Status wskazuje wówczas kierunek. Jeżeli kierunek przemieszczania się jest do przodu, wówczas wyjście Direction Status ma wartość 0. Jeżeli kierunek jest do tyłu, wyjście ma wartość 1. Kiedy kierunek przemieszczania się jest do przodu, wyjście Monitor Status zmienia swój stan z wysokiego na niski. Zobaczyliśmy wszystkie najważniejsze możliwości konfiguracji Speed Monitor. Dwie ostatnie zakładki I/O Comment oraz Report przedstawiono już w poprzednim przewodniku dotyczącym Speed Cross Check. Konfigurację zapisujemy klikając na przycisk OK. To wszystko w przewodniku dotyczącym bloku funkcyjnego Speed Monitor. Teraz powinieneś już znać wejścia i wyjścia, jak również menu konfiguracji bloku funkcyjnego Speed Monitor. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi oraz pomocy online, które znajdziesz na sig.com/drivemonitor. W kolejnym odcinku zamierzamy przyjrzeć się bliżej blokowi funkcyjnemu UI8 to Boolean Converter, który jest szczególnie ważny przy przesyłaniu sygnałów z logiki MOG do logiki CPU.